Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze. Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego. Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotować ci drogę. Powiadam wam bowiem, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud, który go słuchał, a nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremniali zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Oto słowo Pańskie. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Bracia i siostry, dzisiejsze słowo, które Pan do nas kieruje, jest słowem dającym życie. Bo nie przyszliśmy tylko, aby patrzeć na zewnętrzne znaki naszej wiary. Nie tylko każdego dnia przychodzimy tutaj i odsłuchujemy Słowo Boże, czy uczestniczymy we mszy świętej. Ale chcemy przeżywać tą relację i więź z Chrystusem, który jest żywym Słowem. Słowem dane nam od Ojca. Jezus Chrystus posyła nam Jana, człowieka Bożego, który głosi swoim życiem przyjście Zbawiciela, Mesjasza. I my, na wzór świętego Jana Chrzciciela, jesteśmy świadkami, że Bóg przychodzi do nas, że chce zamieszkać w naszych sercach. I dlatego jakże istotny i ważny jest ten czas Adwentu, bracie i siostro, aby, tak jak powiemy, nie przespać go, ale wykorzystać do wzrostu duchowego. Potrzeba nam, kochani, przewodników, potrzeba tych, którzy głoszą swoim życiem żywego Boga. I przez ten czas mieliśmy świadka Bożej Ewangelii, przewodnika na czas naszych rekolekcji adwentowych. Możemy sobie postawić pytanie, z jakim zaangażowaniem przeżyłem ten czas? Co przyniosły rekolekcje adwentowe w tym roku? Czy jestem ubogacony łaską, którą daje mi Chrystus? Oto posłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Bracie i siostro, naszym przewodnikiem na dzisiejszy dzień jest święty ojciec Pio. On w sposób szczególny umiłował Chrystusa. Kiedy otrzymał stygmaty, ze zawstydzeniem bał się je pokazywać, bo nie chciał się skupiać na sobie,
ale zawsze chciał wskazywać na tego, który jest pośród nas. I dlatego w sposób szczególny przygotowywał się do mszy świętej. Najpierw przez 2 godziny modlił się w swej celi, czyli w swoim klasztornym pokoju na różańcu. Potem przez godzinę rozważał tajemnicę ofiary Pana Jezusa, którą za chwilę będzie sprawował. Potem szedł do zakrystii i bardzo powoli ubierał się w szaty liturgiczne. Przez cały czas był bardzo, bardzo skupiony na modlitwie. Modlił się nawet, przyklękał co chwilę. A kiedy wychodził do ołtarza, wyglądał tak, jakby dźwigał jakiś ciężar, jakby przeżywał jakiś ogromny ból w swoim ciele. W ogóle nie zwraca uwagi na to, co się wokół niego działo. Był jakby w innej rzeczywistości, przestrzeni. Tylko jego wargi poruszały się, jakby z kimś rozmawiał, jakby z kimś przeżywał szczególną więź. On wiedział, co się podczas Eucharystii dzieje. Nie tylko wiedział, sam przeżywał mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Najmocniej cierpiał, bracie i siostro, chwili przeistoczenia. Ludzie czasem szeptali: zobaczcie, on wygląda jak Pan Jezus. Kochani, w jaki sposób przeżywamy dzisiaj Eucharystię? W jaki sposób dzisiaj przeżywamy tą obecność Boga pośród nas? Chciejmy więc dzisiaj, i nie tylko dzisiaj, ale przez wszystkie dni naszego życia, przeżywać tą relację z Chrystusem podczas Eucharystii. Aby to było spotkanie ja i Bóg. Aby to spotkanie właśnie było na gruncie naszego serca, które umie przyjąć żywe słowo Pana w pełnym Jego wymiarze. I abyśmy, kochani, żyli właśnie na wzór tego, który prostował ścieżki Chrystusowi, naszemu Panu, na wzór świętego Jana, abyśmy byli światłem, które rozpromienia mroki naszego życia, ale także światłem prowadzącym innych do Chrystusa.